Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Space Engineers of Skyrim. Na początek dwie ważne informacje. Rozgryzły problem braku dostępu do grida, jeśli chodzi o wstawianie małych projektorów. I w ogóle jakichkolwiek innych projektorów, wystarczy antenę zamontować, już mamy dostęp zdalny, nawet jak się nie będziemy mogli dobrać do żadnego panela. Natomiast drugą informacją, jaką rozgryzłem, zaległa się mi tutaj... Medical Room się zaląkł, ale to głównie dlatego, że nie mogłem za bardzo korzystać z tego chrusowego w celu demonstracji, bo z jakiegoś powodu, jeżeli jest na suficie i jest bokiem, to gracz z niego wypada, ale rozkminiłem, w jaki sposób można zmieniać wygląd. Jestem w stanie się obrócić, no w którąś stronę nie jestem w stanie, ale zasadniczo jest tak, mamy worker suit, który jest, można by powiedzieć, widokiem takim, który znamy, ale już widzę, że jest mały fuck up, który zdradza, co tak naprawdę się stało, bo jeżeli wyjdziemy z tego widoku i użyjemy, nie wiem, o, dobra, teraz V worker suit, nie, to jest jakiś bubble, V worker suit, no dobra, no w każdym razie mamy worker suita, ale mamy jeszcze zwykłego astronautę, to jest widok podstawowy. Jest worker suit i astronaut, czyli worker suit to jest ten ze zbiornikami, który mi był potrzebny, bo on ma większy zbiornik na wodór i dłużej można latać i tak dalej. Natomiast jeżeli przejdziemy w tryb astronauty i wciśniemy OK, następnym razem, kiedy otworzymy nasz medical room, wtedy wchodzi ta cała nowa mechanika związana ze zmianą wyglądów. I wtedy już się możemy ubrać i jest wszystko fajnie i mamy te wszystkie elementy stroju, które żeśmy znaleźli i tak dalej. I jeszcze w międzyczasie właśnie okazało się, że jest ta faza taka, że jeżeli tutaj ustawimy sobie ciuchy, prawda? Wciśniemy OK i tak dalej. Natomiast zaraz od razu, jeżeli zrobimy dokładnie to samo, tylko w player model przełączymy się na worker suit, to... No... Hello. A, to nie wiem co się... A wcześniej mieliśmy worker suita z skinem krowy, czyli jeszcze tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. W każdym razie teraz to działa i jest wszystko w porządku i tak jak niby miałoby być, więc możemy wrócić do roboty, tym co się mamy zająć. Na początek... Spawacz. Bo poprzednio żeśmy polegli. I to, co wymyśliłem, to jest użycie znanego i lubianego nam modelu, który niestety poległ. I mamy projektor, blueprints i użyjemy blueprintu, z którego żeśmy niedawno używali, czyli dżdżownicy. Okej. Jest dżdżownica, jest dżdżownica. Musimy ją, widzę, troszkę przesunąć do góry. Albo na dół, jak kto woli. Chyba na bok, ewentualnie do góry, bo musi się zespawać. Control panel, production, projector, vertical, horizontal offset. O, dobra, to będzie dobrze. I musimy ją podeprzeć tak, żeby się... Aha, nie jesteśmy w stanie się podeprzeć. Gdzie by się tu przyczepić? Nie za bardzo jest czego. Raz, dwa. Tak się chyba nie uda, co? Te silniki są za blisko siebie. Tak, będziemy mieli kolizję. Dobra. Mam nadzieję, że się ten landing gear nie przewróci pod ciężarem. Postaramy się to wstawić w miejscu, gdzie jest jakaś oścież kości. Nie, to może lepiej nie będę tego eksperymentował. Po prostu sprawimy, że landing gear, control panel, będzie zalokowany. To jest zalokowane? Dobra, mam nadzieję, że jest zalokowane. Inaczej będziemy mieli niezłe boom, jak to wszystko runie.
I jak już teraz to mi nie pozostaje nic innego, użyć naszej spawarki. I w momencie, kiedy odspawamy dżdżownicę, ona przejdzie kilka drobnych poprawek, które będą potrzebne nam w celu sprawienia, że to będzie działać tak, jak działać powinno. Bo od tej chwili ta dżdżownica nie będzie nam wywoziła gratów. A tak, to nie działa, czyli musimy się wyprostować z kokpitu. Ona nam nie będzie wywoziła gratów z naszego. Nie będzie nam wywoziła gratów z naszej kopalni, tylko tym razem już będzie funkcjonowała prawidłowo, czyli jej zadaniem będzie spawanie wszystkiego. Czyżbyśmy znowu mieli problem, bo jest źle? Coś mi się nie wydaje, żeby ta spawarka jechała w dobrą stronę, ale muszę przyznać, że tak skopali ten trzecioosobowy widok, że się normalnie w głowie nie mieści. Okej, więc jednak się kręci. Pierwsze najważniejsze ruchy, które będziemy musieli wykonać względem tego spawarza, to jest po pierwsze pozbyć się trochę nadmiaru gratów z naszego EQ, które nam będą blokowały większość tego procesu. I teraz tak, po pierwsze będziemy musieli wyciąć ten konektor z tyłu na początek, a tylko na początek. No tu za chwilę wróci w trochę innej formie, ponieważ będziemy musieli na niego założyć. Dobra, właściwie to możemy już zacząć wkładać tutaj te graty. Konektor oraz sorter. Odbior sorter. No i odpowiednio. Co się stało? Sorter. Conveyor sorter. O, dobra. Będziemy potrzebowali conveyor sortera, który będzie zasysał wszystkie graty przy pomocy tego konektora. Nie? Czyli mamy dwa, tu się za chwilę wszystko zrobi. Na części do konektora są, bo są. I to będzie tył statku. To będzie tył statku, przez który będziemy zasysali wszystkie części potrzebne nam do operowania. Natomiast ten konektor i ten conveyor sorter znajdujący się w przedniej części absolutnie już nam są do niczego niepotrzebne, bo z przodu będziemy mieli spawarkę i ta spawarka będzie nam welder i ta spawarka będzie sprawiała, że będziemy spawali wszystko. Coś znowu mnie trybi. Twin welder. Welder. To są te lepsze spawarki, te mocniejsze spawarki, te fajniejsze spawarki. O, i teraz dzięki takiej oto wielkiej konstrukcji, jedna rzecz mi się nie podoba. Dlaczego to jest tak bardzo normalna spawarka, jak się ją porównamy ze zwykłą spawarką. To nie, to miałem jakąś projekcję, jakieś złudzenie. W każdym razie, dobra, to zakładam, montujemy tutaj Twin Weldera, bo to nas interesuje. Construction Power, Large Energy Tube i tak dalej, ale zanim go dospawamy do końca, zobaczcie, o co mi chodzi. Jesteśmy strasznie głęboko, jesteśmy strasznie cofnięci. Te Large Atmospheric Thrustery, one podejrzewam mogą mieć nawet wystarczającą ilość ciągu, aby uszkodzić coś, nad czym się będziemy unosić. I w tym celu zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie tego weldera wyciągnąć jeszcze bardziej. I tutaj pojawia się problem, bo tak, potrzebujemy cargo na początek, jeden medium cargo. Player sorter też może wyrzucić. Następnie piston. I teraz jest taki ząg. Widzicie? To jest piston na małego defaultowo. To jest jakaś pomyłka. I teraz bardzo chętnie zajrzałbym do moich modyfikacji i prawdopodobnie przywrócił jednego moda, którego się pozbyłem, bo stwierdziłem, a po co on mi tu nie będzie potrzebny. Ale sprawdźmy. Wygląda nieźle. No tak, chyba jest dobrze, nie?
Jakoś to zatrybiło, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, i wygląda całkiem niegłupio. Na obecną chwilę, jeżeli to... Ja tak naprawdę nie wiem, czy te silniki działają. Chyba działają. Musimy dorzucić uranu. Uranium. O, coś spada z nieba. Uranium. Mam nadzieję, że niedaleko. To będzie tylko fajnie, jeżeli uda nam się do tego podskoczyć. I teraz mamy tak. Uranium 1. Uranium 1. Uranium 2. Ten reaktor w ogóle jest wyłączony na obecną chwilę z jakiegoś powodu, ale mam nadzieję, że to się będzie latać. Gdzie to spadło? Tam 3 km. No to podlecimy w sprawach kontrolu. Shit! Nie! Stój! Wróć! Kurde, to się stało. Auć! To chyba nie tak miało być. A wiecie co, koniec końców stanęło na tym, że to są te takie dziwne akcje związane z osobnym gridem i z osobnym środkiem ciężkości, czyli jeżeli to wszystko jest jednym gridem, to silnik może być nawet na ogonie i całość się nie bujnie. Natomiast jeżeli będziecie mieli grida osobnego i tutaj będzie chociaż chyba jeden blok, to nawet jakbym miał silnik w tym i w tym miejscu, to ten środek ciężkości ściągał dziób całej konstrukcji, więc póki co po prostu pozostaniemy na tym rozwiązaniu, że będziemy mieli nieruchomą, wystającą o długość jednego dodatkowego cargo holda spawarkę. I tyle. I na tym będziemy musieli pozostać. Ale co innego moglibyśmy lepszego zrobić do przetestowania naszej teorii, niż wsiąść do tego, że pojazdu i odlecieć i zobaczyć, jak to działa. Tylko na początek musimy po pierwsze obniżyć całą platformę, bo ona już nie będzie nam potrzebna. Odczepić podwozie, włączyć... Reaktory są włączone, czyli mamy jeszcze włączyć silniki i całość się unosi i powinno być pięknie, nie? Więc teraz możemy spróbować się... Aha, właściwie to możemy wysiąść, przesiąść się do kabiny z tyłu, żeby było łatwiej, lepiej i tak dalej. Chociaż teraz tak jak patrzymy na tą całą konstrukcję, to z dwojga złego moglibyśmy nawet tą kabinę przenieść bardziej do przodu. Tak. Tak, jesteśmy zalokowani. K-sorter. Konwejer, wtedy będę musiał podezywać te wszystkie bloki i dodać całość oczywiście do blueprintów jako dżdżownicowa spawarka. I szukamy teraz co jest z tą listą nie tak? Armor plates. No co jest do cholery? Automatic rifle. Steel plates. Steel plate. Dobra, mamy whitelistę. Add. No i oczywiście drain all. Tak. Pyk. Dobra, wystarczy. Ile żeśmy zgolili? Steel plate'ów. Dobra, to może się musimy odczepić. O, żeż mordę! Co? Kurde. What the fuck? Nie wiem, co się stało. W pierwszej chwili pomyślałem... What the fuck? Prawda? To było widać. W drugiej chwili pomyślałem, że... Kurczę, a może za dużo załadowałem i... po prostu byliśmy za ciężcy i spadliśmy jak kamień. To teoretycznie jest możliwe, ale... Na przykład zobaczcie teraz. Sorter. Conveyor Sorter 2, to jest to, co nas interesuje. Mamy tutaj ten drain all, no nie, steel plate, whitelist i tak dalej. Drain all to jest normalne. I teraz zobaczmy sobie steel plate. Steel plate, które mamy w magazynie, to jest raptem co? Jeden i trochę magazynu. I 100 tysięcy kilogramów. Może faktycznie to jest za dużo. Zresztą w tej chwili, jak się odczepimy, no. Nie ma specjalnie problemu z lotem, no nie? Nie ma problemu specjalnie, żeby latać. Musimy się odwrócić z powrotem, wrócić do podłączalnika. Więc możemy kontynuować załadunek, bo może faktycznie statek w którymś momencie się robi za ciężki, aczkolwiek to, co żeśmy wtedy na niego załadowali, to tak...
naprawdę nichuchu. To nie powinno mieć specjalnego znaczenia, no ale dobra, no to steel plate, ładujemy steel plate, 200 tysięcy medium cargo kontejnerów, 200 tysięcy kilogramów, to to jest już pełen ten, tak? Steel, hide empty. No i co, medium cargo container i koniec? Może mamy błąd konstrukcyjny w tym pojeździe i one się nie łączą z jakiegoś powodu ze sobą, co by było dziwne, bo mi się wydaje, że powinny działać. No ale jeszcze raz, steel plates. No nie, no dobra, doładujemy każdy. Do każdego wchodzi ćwierć tysiąca kilogramów, czyli ćwierć tony. Dobra, może zostawmy to na razie. Inwentory, control panel, może faktycznie żeśmy za dużo, chociaż wydaje mi się, że wcześniej żeśmy o wiele krócej czasu spędzili sorter na ładowaniu tego złomu. Więc dobra, wyłączmy to, off. No i teraz chwila prawdy, znowu spadniemy jak kamienie, jak myślicie. Wszystko jest włączone, wszystko jest na maksa, odczepiamy się. I statek się unosi. Unosi się. Oczywiście konwejory są bardzo potężne. To nie ma najmniejszego problemu. Ale kontynuujemy załadunek w takim razie. Na obecną chwilę cały nasz statek jest zapełniony po brzegi. Wszystkie właśnie tutaj jest mały problem, bo pisze mi, że powinno być 8 kontenerów cargo, natomiast jak odpalę sobie inwentory, upalam steel, to mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bo się skończyły steel plate'y. No dobra, no to powiedzmy, że jesteśmy prawie pełni. To swoją drogą muszę wyprodukować więcej steel plate'ów w takim razie. Production blocks, light armor block. To w międzyczasie Horus będzie produkował, bo mu to będzie potrzebne, a my dalej testujemy, czy spadniemy jak kamień. Odczepiamy i powiem wam, że jest niedobrze. Jest niedobrze. Faktycznie jest problem, ale nie taki, jaki miał miejsce. Co tu się dzieje? W tej chwili nasz statek najwyraźniej jest zbyt ciężki do lotu, czyli wszystkie ładownie, no to będziemy go musieli trochę zmodyfikować. Ja nie jestem pewien, czy steel plate'y są cięższe niż kamienie, ale być może skończy się to tym, że wersję górniczą również będziemy musieli zmodyfikować, bo na załączonym przykładzie widać, że nie jesteśmy w stanie... Nie jesteśmy w stanie do końca nigdzie polecieć. Więc będziemy musieli w takim razie sprawić pewne modyfikacje tego całego pojazdu. Znaczy baterie niech się ładują akurat, ale resztę połączymy. Czyli nie mam zielonego, dlaczego spadliśmy jak kamienie wtedy, poprzednim razem. No tutaj to, żeśmy spadli i ewidentnie żeśmy przywalili i tak dalej, więc... Ale to głównie dlatego, że statek był zbyt ciężki, żeby móc latać o własnych siłach, to było widać. Jednak usiadł dość delikatnie, jak na nasze standardy. Więc nie było aż takiej tragedii. Mogłem wcześniej zareagować, w ogóle byśmy nawet nie uszkodzili platformy. Jednak to oznacza, że będziemy musieli zwiększyć moc silników utrzymujących go w zawisie, czyli zdecydowanie wtedy. Ten kokpit zostaje przesunięty do przodu, prawdopodobnie na równi z tym konektorem się znajdzie. Tutaj pojawią się dwa dodatkowe silniki utrzymujące nas w zawisie, jak również pojawią się dodatkowe silniki, które będą miały za zadanie utrzymać statek w zawisie w momencie, kiedy będzie pochylony do przodu, czyli silniki skierowane w tą stronę. Teraz tylko jakby to zrobić, atmospheric thruster, żeby to było widać. No oczywiście
wydaje mi się, że te silniki nie mogą znaleźć się w ten sposób, bo to będzie przeszkadzało w spawaniu. Ale podejrzewam, że będziemy mogli je umieścić na przykład gdzieś tu, tak? I to pozwoli na zwiększenie ciągu wstecznego, żeby statek mógł pozostawić w zawisie. Pod spodem raczej się tego nie da umieścić, ale jeszcze ewentualnie będziemy musieli umieścić gdzieś te silniczki, które będą nam pomagały lecieć, znaczy obniżać statek, niekoniecznie oglądając się na grawitację. Ale w tym przypadku myślę, że zamienimy je po prostu na te małe silniki atmosferyczne, które to silniki atmosferyczne zostaną umieszczone na przykład gdzieś z tyłu w taki sposób. Te dwa są wylecimy. Więc to by było na dzisiaj tyle w tym odcinku Space Engineersów. Jeżeli co... O. Jeżeli napotkamy jakieś problemy, wrócimy do nich w następnym odcinku, gdzie zostaną one odpowiednio podsumowane, co żeśmy z nimi zrobili, jak i przeprowadzimy wtedy prawidłową już demonstrację całego zestawu, w momencie, kiedy on będzie działał prawidłowo. Tak. Bo na razie to tyle. Będziemy musieli przeprowadzić demonstrację jednak. Tak. Spawanie stacji w atmosferze i grawitacji nie jest wcale takie łatwe, jakby się wydawało. Do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku Space Engineersów. O, wyłączyliśmy baterię. Baterie A, baterie B. No faktycznie wyłączam, bez sensu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Space Engineersów z Karmirim. Cześć.